tutaj mamy problemy techniczne, ale jesteśmy. Lepiej nie o cały, musisz być. No wiesz, nie możesz tak, nie możesz cię ucinać. Znowu światło. Dobra, damy radę. Damy radę. Mamy, jesteśmy przygotowani. Skarb kibica piłki nożnej, skarb kibica przeglądu sportowego. Marcin Lepa, Roman Kołtoń, prawda futbolu. Troszeczkę tak, wiesz, igrzyska, żyjemy igrzyskami, a tu liga startuje. Za oknem śnieg, mróz. No, pogoda bardziej jednak pod igrzyska niż pod piłkę. Marcin jest prosto z treningu reprezentacji dziennikarzy, także pod balonem. Ale pod balonem. Pod balonem. Ciężko się pod balonem. Słuchaj, tak żeśmy dyskutowali wczoraj, dzisiaj zastanawiamy się, kto mistrzem Polski. Po to też sonda na Twitterze. Bardzo dziękuję. Chociaż to twoja sonda trochę prowokująca, bo dałeś tylko 4 kluby. No tak, ale patrzyłem na tabelę i jednak tak, Legia ma 38 punktów, 3 kluby mają po 36 punktów, a przypominam, że w tym sezonie nie dzielą się punkty już po rundzie zasadniczej. I sytuacja jest taka, szukasz tabeli na pewno, tak? Szukam tabeli, żeby mieć ją jednak przed oczami. To mając przed oczami tabelę, zobacz, jaka już jest strata Zagłębia, Arki i Korony. 6 punktów Zagłębia, 7 Arki, Korony i Wisły. I Wisła, bo Wisła też... Ja się wczoraj zastanawiałem, rozmawiałem dłużej z Jarkiem Stróżykiem. I ten Carillo, i ta Wisła, wiesz... Przy trochę większej stabilizacji... No. Ale Carlitos został, tak? Brożek, jakby była para Carlitos-Brożek. Jak patrzę, że tam są doświadczeni piłkarze, Wasyl i Głowacki, tak? Takie charaktery, takie typy, które naprawdę no, potrafią coś wnieść do drużyny. Może nie są już za szybcy, może już są po drugiej stronie rzeki, jak mówi prezes Boniek, ale w polskiej lidze wiesz, że ci piłkarze ciągle coś znaczą. Ale tak się zastanawiałem, czy Wisła Kraków, mając 7 punktów straty do Legii, bez podziału punktów jest w stanie gonić Legię? Wiesz co? Ja myślę, że problemem nie będzie nawet 7 punktów straty do Legii, bo oczywiście to jest do odrobienia w przypadku polskiej ekstraklasy, gdzie kluby potrafią wpaść w taki dołek, że gubić punkty z każdym. Tylko problemem będzie to, że między Wisłą a Legią jest nie tylko 7 punktów, ale też 7 innych zespołów, tak? Bo mamy Koronę, Arkę, Zagłębie, Jagiellonię, Górnika i Lecha, więc 6 innych zespołów. I te zespoły też musiałyby być. A wiesz, dlaczego cokolwiek się zastanawiałem nad Wisłą Kraków? Bo jednak trener w polskich warunkach jest niesamowicie istotny. Pokazał to Gino Lettieri w Koronie. Bo Korona to w ogóle nie powinna tu dla być. Dla mnie przede wszystkim pokazał to trener Ojczyński. Brawo. Arce. Brawo. Też Fachura przyszedł do Arki, ożywił ją na koniec poprzedniego sezonu. Wygrał Puchar Polski, wygrał Super Puchar kosztem Lecha i Legii. Zagrał fajny dwumecz z Midtjylland i też fajną jesień mają. No, Arka jest na 6. miejscu, ma 31 punktów. To jest absolutnie dla mnie największe objawienie ostatnich kilku ładnych miesięcy i to jest absolutnie fabryka podpisana wielkim szyldem trenera tej drużyny. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy o Arce jako o drużynie, która jest 6. w tabeli i myślę, że może sporo namieszać już w tej pierwszej kolejce. Ona w pierwszej kolejce może już troszeczkę poukładać nam tabelę. Ale ja stawiam tezę, że Legia może zacząć uciekać. I tak patrzę na te wyniki głosowania, bo też zadałeś przytomne pytanie, zanim wyszliśmy tutaj na antenę dla Państwa w Prawdzie Futbolu. Mówisz, a może Legia ma najwięcej kibiców? I stąd w tej sondzie, której już ile było? Prawie 3000 głosów. 2700 głosów. 2700 głosów, ale jednak... 43% aż... 47%. 47% nawet. 47%. Prawie co drugi kibic głosujący w sądzie na Twitterze głosuje, że Legia będzie mistrzem... Gdzie są kibice Lecha, Górnika, Wisły? Bo to chyba... No nie, no spokojnie. Wiesz, że Górnik ma wiernych kibiców. No nie, to moje pytanie brzmi, Lech też ma... Czy to jest... Jaga też. Czy ta sonda to jest wynik wiary, siłę kadry Legii, czy ta sonda to jest wynik popularności tego klubu i liczby kibiców, którzy zagłosowali w twojej takim rozeznaniu siły? To mam przerażające takie zestawienie z przeglądu sportowego, proszę bardzo. Ilu obcokrajowców jest w kadrach poszczególnych drużyn? 17.
nic nie cieszy. No to jest parodia. Mnie najbardziej przerażająca parodia, jest ta, ta statystyka wyliczona przez przegląd transferów dokonanych zimą. A, mamy to tak. Przy 35 obcokrajowcach, 24 tylko Polaków. Dla mnie to jest szokujące. Pokazujące, że tak naprawdę cały czas niektórzy dyrektorzy sportowi idą na łatwiznę. No, nawet Lech, zobaczcie, już mi się ten tytuł podoba. Tytuł jest Elvir Kolić, czyli ten napastnik bośniacki. Napastnik znaleziony w Bośni. Jak ja widzę taki tytuł i tak to poszukiwanie Lecha. Lech i tak skautuje, ale on i tak czasami zatrudni Hanzicza. Pamiętasz takiego, co Franz Muda niby go kończył, ale on się tam nie nadawał. On w żadnym sezonie nie strzelił więcej niż 4 bramki. Ja rozumiem, że idzie Dzeko, prawda, do Czech, później do Niemiec, później do Anglii, później do Włoch i Dzeko robi światową karierę, a Hanzic nie. Natomiast, no powiem Ci szczerze, no wolałbym, żeby te kluby szły do pierwszej ligi, do drugiej ligi, szkoliły, skautowały. Ja rozumiem, że no tu i teraz wszyscy żyją. Pytanie jest, co chce Mioduski? Jestem przekonany, że prezes Mioduski chce mieć akademię, chce mieć wartościową pracę z młodzieżą, chce wprowadzać młodych Polaków, natomiast on też zastosował metodę ucieczki do przodu. Wziął dwóch Chorwatów, żeby mu sformatowali klub tu i teraz, drużynę tu i teraz, bo on musi być mistrzem Polski. Tak, bo zapłacił wielką cenę za przekształcenie własnościowe w Warszawie i tak naprawdę, kiedy został na dobre właściciele, to zaczął od zera. Od zera, bo pospłacał wszystkie pewne pieniądze, które musiał poprzednim właścicielom, tak żeby Legia wyszła na prosto i zaczął praktycznie bez żadnej rezerwy budżetowej i w związku z tym... Jeszcze nie wszedł do Ligi Europy, nie mówił do Ligi tam Europy, o dziurze budżetowej. 8 milionów euro chyba wymienił sumę, no to 8 milionów euro to jest sporo pieniędzy. Czym się skończyło, czyli znowu transferami zaciągiem europejskim, a nie polskim. Davinio, bo ty postawiłeś pytanie, dlaczego na przykład Lech czy Legia nie potrafił sięgnąć po takiego Świerczoka, który pół roku temu kosztuje 100 czy nawet 70 tysięcy euro, a teraz jest sprzedawany też za nie jakieś gigantyczne pieniądze. Słuchaj, klauzula była 650 czy 750 tysięcy euro. Na polskie warunki to jest klauzula do zapłacenia i przez Legię, i przez Lecha. To jest 3 miliony złotych. 3 miliony złotych wykładasz i Lubin nie dyskutuje, bo jest klauzula wpisana w kontrakcie. Jarosław Kołakowski jest bardzo dobrym menedżerem. Czuł, że może ten piłkarz się wyprowadzi. No taka jest prawda. No, rozmawia z pozycji może nie siły, ale z pozycji mądrego negocjatora z Lubinem. Weźcie Świerczoka, ale macie wpisać klauzulę. I oni wpisują tą klauzulę. I przychodzi Ludogorets raz grać. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego nie przychodzi Legia i Lech, prawda? Możemy się zastanawiać, powiesz mi tak, jest niezgoda w Legii, tak? Jest Goetkier w Lechu. Ale piłkarza, który wkracza 16 bramek jesienią, 21 kolejka, ale 16 bramek, w reprezentacji, powiedz mi tak, no wczoraj prezes Boniek był w Prawdzie Futbolu i mówi, no ciężko mu było w meczach z Urugwajem, z Meksykiem, prawda? Ale to już jest ten poziom absolutnie światowy, tak? I też reprezentacja nie grała w optymalnym składzie i tak dalej. Dokładnie, dokładnie. To już jest zupełnie natomiast, słuchaj, Świerczek mi się bardzo podobał. W ogóle słyszałem, że ma dziewczynę, bardzo mądrą dziewczynę, piłkarkę ręczną, która też gdzieś... No, nie chcę interpretować, ale rozmawiałem z kolegami z Dolnego Śląska, mówią, że gdzieś zmieniła mentalność nawet Świerczoka. Gdzieś ona teraz kończy w ogóle karierę, żeby pojechać do Bułgarii, towarzyszyć swoją. To jest miłość, to jest piękna sprawa, to jest fajna rzecz. Natomiast Legia nie kupuje Świerczoka, nie kupuje Lech Świerczoka, kupuje Ludogorets. No, oczywiście jest zawsze pytanie, czy Świerczok chciałby grać, czy chciałby zmienić pewność. A wiesz, że słyszałem, że ale myślę, sam się dziwił, że nie przyszła no Legia. Myślę, że mimo wszystko dla tych dwóch klubów mógłby szybciutko zmienić swój dom. Też jest pytanie, jak Legia kieruje, czy nawet Lech, ale bardziej myślę, Legia pod kątem niezgody kieruje swoimi transferami z klubu. Czy Legia chciałaby posadzić ewentualnie niezgodę, która za chwilę może odejść za duże pieniądze dla Świerczoka, który w tym momencie jest w formie, a za pół roku, za rok nie zarobi na nim tyle. Ja bym nie chciał, żeby niezgoda siadał na ławce, bo niezgoda to uratował jesień Legii. Naprawdę, nie wiem, 7 bramek strzelił. Ma fajne statystyki, 15 meczów, 7 trafił. 7 bramek strzelił, tak jest. Natomiast chciałem Ci powiedzieć, że on miał kilka takich trafień, które były albo na 1-0, albo w ogóle mecz się skończył 1-0. No ma tą łatwość, taki ma gol. Ja to mówię, że on ma gol. Może nie ma takiej charakterystyki jak Świerczok,
Świerczok jest silniejszy fizycznie i chyba bardziej wszechstronnym jest napastnikiem. Niezgoda się opiera na dynamice, na szybkości, na takim poszukaniu sytuacji. O Świerczoka można opierać grę, prawda? On jest silny fizycznie. Ja też bym patrzył na Niezgodę, na jego usprawiedliwienie. Dwie rzeczy zaznaczył. Chłopak jeszcze nie ma 23 lat, za chwilę dopiero skończy. Jasne. A dwa, tak naprawdę to był jego początek, pierwsze półrocze w Legii, więc jasne. Ten chłopak za chwilę dopiero pokaże pełną swoją wartość. Pepinio, bo analizowałeś tutaj jedenastki w piłce nożnej, jest taka jedenastka Legii. No bardzo się różni jednak od przeglądu sportowego, a nawet od tego, co dzisiaj zaproponowała. Tutaj jest przeglądu sportowego, skarb kibica. Ja rozumiem, że on jest oddawany kilka dni wcześniej, więc... Ale nawet różnią się od tego, co dzisiaj zaproponowały już nam gazety. No ja rozumiem, że dzisiejsza jedenastka odnosi się do meczu z Zagłębiem Lubin i to jest konkretna jedenastka na ten mecz. Radowicz nie jest jeszcze w pełni gotowy za 10 minut. Ale trener Jonak mówi, że dzisiaj na pewno zagra. Jeżeli nie od początku, to prawdopodobnie zostanie wpuszczony na kilkanaście minut. Przeczytałem wywiad z trenerem Jozakiem, to jaką chwali Radowicza. Widać, że lubi tego piłkarza, że go ceni też za serce, za powiedział, za że Radowiczowi charakter. Chciało się bardziej niż Guillerme. Tu jest zestawienie Legii, jeśli chodzi o mecz z Zagłębiem Lubin. Jest trójka w pomocy. W tej trójce jest i Antolicz, i Philips, a więc dwóch piłkarzy świeżo sprowadzonych. Atak ma być Szymański, Niezgoda i Hamalainen. Szymański na prawym skrzydle, Hamalainen na lewym. No, zmienia w ogóle taktykę. Dwóch skrzydłowych, Niezgoda ma być tym, który zobaczymy z tą taktyką, ja bym poczekał jeszcze do meczu, kilku tak? meczów, tak, czy to rzeczywiście zafunkcjonuje. To, co mi się podoba już, biorąc pod uwagę to dzisiejsze zestawienie, okej, biorę pod uwagę, że na ławce na razie zaczyna Radowicz, ale mimo wszystko to widać było też w meczach sparingowych. Trener bardzo uważnie stawiał na Hamalainena i Szymańskiego. I ten drugi właśnie, który dostawał sporo szans u trenera Magiery, a później jednak przy przyjściu Jozaka wylądował głęboko na ławce, teraz wygląda na to, że będzie miał jednak szansę. Bardzo trener Jozak chwalił Szymańskiego, ale nie widać było tego w przełożeniu na minuty. Teraz mam nadzieję, że ta wiosna to będą minuty właśnie tak jak Niezgody, tak i Szymańskiego. Jedną rzecz powiem. Ja myślę, że trener Jozak, nie wystawiając Szymańskiego, przyszedł do Cafe Football i powiedział bardzo wyraźnie, ten chłopak, gdyby szedł z Chorwacji za granicę, kosztowałby 20 milionów euro. On jakby miał świadomość, jaki talent ma w ręku, natomiast miał świadomość, jak nieprzygotowany fizycznie jest ten piłkarz. Wydaje mi się, że chciał go sformatować. Jeżeli go sformatował w ciągu tak krótkiego czasu, to wiesz, szacunek. Słuchaj, natomiast wiesz, co jest siłą też Legii? Niesamowicie jednak wyrównana kadra, tak? I możliwości zmiany. No, Eduardo, piłkarz światowy kiedyś. No, powiedzmy sobie szczerze, jest to światowy transfer. Ja sceptycznie podchodzę do tego transferu przez wiek Eduardo. Przez jego ostatnie sezony. Tak, przez kontuzję. Jeszcze utrudniła mu kontuzja, teraz, jak przyszedł do Legii życie teraz w tych pierwszych tygodniach. Natomiast jest to piłkarz światowe nazwisko, tak? Jest to troszeczkę... No pytanie, czy odegra taką rolę jak Luboja w składzie Legii? Ciężko będzie, bo Luboja naprawdę no, czarował tutaj publiczność. Tak, ale ja myślę, że też Luboja odbieraliśmy poprzez pryzmat też jego pozaboiskowego stylu bycia. Tak, nie, no, chodziło się wypowiedzi, na Luboję, jego pewność siebie, jego prezencja, jego styl gdzieś tam wieczornych wyjść. To wszystko tworzyło jakby całego jego postać. Czy Eduardo będzie aż takim magnesem, czy będzie potrafił to wszystko, co wyczynia poza boiskiem, przełożyć później na skuteczność na boisku, na ten charakter? Pamiętasz, jak Luboja razem z Radowiczem pokazywali całej drużynie, grajcie na to. My jesteśmy liderami. Upada pytanie, co sądzicie o Kurzawie, kontuzja, czy jednak odstawiony? Wydaje mi się, że kontuzja, bo on się zmagał z tą kontuzją przez ostatnie tygodnie. Na początku w ogóle diagnoza była taka, że nic poważnego. Później okazało się, że coś bardziej poważnego. Oczywiście, że Kurzawa nie chce podpisać umowy z Górnikiem. No, gdzieś liczysz na to, że będzie miał niesamowitą wiosnę, jednak możliwości przeróżne. Natomiast ja bym powiedział tak. Górnik zawsze opierał się o Kądziora i Kurzawę i Angulo, który to fajnie puentował. W ogóle ta drużyna funkcjonowała, bo i
Matuszek z Żurkowskim w środku pola napędzali ten zespół. Ten skład Górnika na ten pierwszy mecz jest szczególnie trudny, tak? Bo kartki, kontuzje, nie ma trzech podstawowych obrońców z jesieni. Nie ma Wieteski, nie ma. Nie ma też oczywiście Kurzawy w składzie, nie ma Matuszka, który też jest po kontuzji. Bardzo to utrudnia zadanie. Ja myślę sobie tak, tak jak Legia jedzie wygrać do Lubina, trochę bagatelizował trener Jezak, mówi nie, nic się nie stanie jak przegramy, a jak wygramy to też nie zmieni się ta liga dla nas. Natomiast ja myślę tak, Legia jedzie jak po swoje do Lubina, biorąc pod uwagę, że Lubin w sparingach mało bramek strzelał, że ma problem. Nie to, że Legia zachwycała w sparingach. Nie zachwycała Wiktoria Pilsno, ostrzeżenie i tak dalej. Natomiast jedną rzecz ci powiem, Legia, wiesz, to jest też taka mentalność Legii, to jest mentalność zwycięzców, prawda? Ja jeszcze dałbym jednak tej drużynie 2-3 mecze takie na rozpędzenie i zobaczenie, co tak naprawdę dokonali. Dobrze, ale zgodzisz się, że Górnik ma dużo trudniejszy mecz dzisiaj niż Legia ma dzisiaj. Ja mówię o dzisiaj, prawda? Bo... Nie wiem. Ja jednak... No nie, ale zobacz na skład Górnika, no. Okej. Okay. Dużo trudniejszy przez pryzmat, mówisz, kłopotów wewnętrznych, natomiast przez pryzmat wyjazdu, to nie wiem, czy jednak trudniejszy wyjazd nie ma drużyna stołeczna. Biorę też pod uwagę, że pamiętaj, że pierwsze mecze zimowe, jak trener Jozak mówi, że prawdziwą Legię zobaczymy za miesiąc, to już dla mnie jest ostrzeżenie. No spokojnie, asekuruje się. Natomiast tak sobie myślę, że wiesz co, dla mnie Górnik, to wczoraj też z prezesem Bońkiem poruszałem, prezes kiwał głową, mówi tak, ja muszę być obiektywny w prawdzie futbolu, wiesz, ja jestem prezesem PZPN-u, ale myślę, że i jemu, i trenerowi Nawałce, i trenerowi Michniewiczowi, i tobie, który jesteś z Warszawy, ja jestem ze Złotoryi, tak? Więc, ale no, ten Górnik się podobał pewnie, bo to jest wydarzenie. Wychodził dwoma obcokrajowcami w składzie 9 Polaków. Absolutnie. I grał fajny futbol. To się przyjemnie oglądało. Na koniec gdzieś umarł fizycznie Szymon Matuszek w Prawdzie Futbolu przy okazji gali piłki nożnej powiedział mi głowa. Głowa zdecydowanie. Nie byliśmy zmęczeni fizycznie, byliśmy zmęczeni psychicznie. I w Pucharze Polski jesteśmy w półfinale. I w lidze no, byliśmy długo liderem. Gdzieś medialność, kibice, to wszystko, gdzieś te głowy nie były świeże i w grudniu oni rzeczywiście gdzieś zaczęli przegrywać i osunęli się w tabeli, no osunęli się na trzecie miejsce. Tak, tak. Prawie równo. My już płacimy? Nie. Już nas wyganiają. Ja dzisiaj płacę rachunek dzisiaj. Ale jeszcze tego nie. Pana. Jest moim gościem. Ja jeżeli... Patrzę na Górnika, to patrzyłem przez pryzmat takich osób jak Loska, jak Matuszek, jak Żurkowski, jak Kądzior, jak Kurzawa, jak Angulo, ale Angulo przy tej całej Wilczance był jedynym obcokrajowcem i to nas zachwycało, to nam się podobało, że Górnik bazujący na Polakach, na młodych zawodnikach, przy też stosunkowo młodym i fajnym trenerze, który gdzieś miał swoje kłopoty nawet w tym klubie, a jednak przetrwał to burzę, wprowadził klub do ekstraklasy i prowadził go w pewnym momencie na pozycję lidera, to nam wszystko imponowało, ale to co mówiłeś, to co zatrzymało Górnik w końcówce, czy oni teraz wiosną będą w stanie przejść całe to zamieszanie, które jest wokół klubu, transfery, już ich kuszą, klub chce przedłużać, oni nie wiedzą co robić, czy to wszystko nie zagrzeje głów w gabinetach prezesów, działaczy, trenera i zawodników? Ja miałem wrażenie, że trochę ta zima uspokoiła ich i też wiesz, ta rozmowa z Szymonami, Żurkowskim, Matuszkiem pokazała, że jest fantastyczna interakcja między nimi, że oni się cieszą tym, co mają. Oni przyznają, że to jest przygoda ich życia. Ja wiem, że Żurkowski ma jeszcze przed sobą całe piłkarskie życie, ale wiesz, on czuje, że to jest czas, na koniec wypromował go ten czas na kapitana młodzieżówki, wiesz, na człowieka, którego przymierza Nawałka. Ta euforia w Górniku, ona jest. Stałem przy tym stoliku z piłkarzami Górnika na tej gali piłki nożnej. Oni się świetnie czują razem. Widać, że oni wiedzą, że ich drogi pójdą, różne będą pójść. To jest właśnie dla mnie pytanie, bo oni tu i teraz tworzą fajny kolektyw i oni na pewno wiedzą, że przed nimi jest fajna przygoda w Górniku, ale jak zapuka jeden czy drugi prezes i powie, że za miesiąc ciebie tu może nie być, to czy on wtedy będzie w stanie w głowie to sobie odsunąć i powiedzieć, okej, okay, prezes ja za miesiąc jesienią mówił, że Górnik zostanie skupiony. Okej. Okay. Legia ma takie to. Zawsze, wiesz. Przetrwali to, ale mimo wszystko to będzie coraz trudniejsze. To też będzie rola trenera, to też będzie rola działaczy, żeby tak utrzymać chłodne głowy tych zawodników, żeby oni myśleli tylko tu i teraz o Górniku.
Jasne. Bo wiesz dobrze, że tam w Zabrzu też jest presja i tam mimo wszystko też kibice żyją tym klubem jak mało który. Wiem, tylko że to jest, wiesz co, wydaje mi się, taka presja w euforii dzisiaj, tak? Oni dostarczyli, oni wicemistrzostwo pierwszej ligi po niesamowitej końcówce. Ale to się nie skończy. To się nie skończy. No, tak, jest. Oczywiście, oczywiście. Słuchaj, mówimy o Legii, mówimy o Górniku, a kto jest drugi w tabeli? Lech. Lech Poznań, właśnie. Ja tak gdzieś, czy ja mam gdzieś jedenastkę Lecha, możemy Państwu pokazać. Lech Poznań jedzie do Gdyni. I to... nie wiem, czy to nie jest najtrudniejszy mecz tak naprawdę z tej, tej kolejce dla czołówki, tak? To jest dla mnie najciekawszy mecz, być może nawet tej kolejki. Słuchaj, ja Ci powiem tak. Barkrot to jest piłkarz, który kosztował 650 tysięcy euro. I to nie jest piłkarz wypożyczony. Lech wyłożył na niego te pieniądze. Ktoś powie, że oczywiście Makuszewski zablokował mu wejście w składzie. Makuszewski miał jesień życia, prawda? Na koniec kontuzja. Szkoda, chłopaka walczy o powrót, kibicujemy mu. Natomiast powiem Ci tak, ten Berkut to musi wziąć na siebie odpowiedzialność. Szitum, Jeftić już jest w pełni sił. Getkier, dobrano dwóch innych napastników. Lech gdzieś też, Piotr Ludkowski mówi, my chcemy być mistrzem Polski. Tak? On stawia to, że Lech ma wyrównaną kadrę, ma większą stabilność niż Legia. Ma większą stabilność, bo Legia dziś dokonała mini rewolucji zimą w kadrze. Trener się zmienił w trakcie. Nawet zaczynając od trenera. Tak. A tutaj jest Bielica, który jakby też ma świadomość, że no musi tego mistrza, jeśli ma, już nie ma szansy w pucharze, już nie ma Europy, prawda? Już dawno nie ma Europy. Więc jest kwestia Lecha Poznań, który szykuje się na mistrza. Widzisz szansę Lecha? Tak, rzeczywiście siłą na pewno jest ta stabilizacja. To, co mi podobało się w Górniku, to jest to, że jest to mocno polska drużyna. O Lechu też tego nie możemy powiedzieć, tak jak w dużej mierze o Legii. I idą cały czas, ta polityka ściągania piłkarzy z kilku rynków w Europie jest jednak kontynuowana w Poznaniu. To jest coś, co może nie do końca mnie przekonuje, natomiast rzeczywiście przekonuje mnie stabilizacja w kadrze. Mały znak zapytania, czy Gytkier będzie w stanie nadal wchodzić i poprawiać się, czy to będzie napastnik, który będzie gwarantował te 10-12 bramek w polskiej ekstraklasie, czy jest za nim jeszcze ktoś, kto będzie gwarantował taką ofensywną postawę. No wiesz, wzięli Hoblenkę. Trochę to jest tak, że Lech ma taką postawę też, że czasami bez ryzyka, bo Hoblenko pół roku wypożyczenia. Sprawdzi się, trzeba za niego zapłacić konkretne pieniądze, chyba 400 tysięcy euro, ale też nie musisz tego zapłacić od razu, tylko sprawdzi się, czy nie. Dobrali tego Bośniaka Kolicia. Kolicz jest, jak tak popatrzyłem, chyba 14 obcokrajowcem w kadrze Lecha. To mnie trochę przeraża. To mówię ja, to mi się akurat nie podoba. To mnie trochę przeraża. No ale rozumiem, że mają trzech różnych napastników. Wiesz, jeden wysoki, drugi silny ale fizycznie. Ale tak naprawdę stabilizację daje tylko Gytkier na razie. No tak, no bo on wiadomo jest w klubie od lata. Zobacz, jaki problem miała też właśnie warszawska drużyna jesienią. Właśnie to, że stabilizację dawał tylko niezgodnie. Bo Sandiku nie potrafił dać tej stabilizacji, bo Kucharczyk miał też kłopoty. Źle czuł w roli zmiennika. On potrzebuje placu. To jest moja największa zagadka w Lechu. Czy będzie szansa przy ewentualnych kłopotach Gytkiera na taką siłę ofensywną, która poprowadzi tą drużynę do mistrzostwa? No, Lech zaczyna w Gdyni i to będzie mecz. Będzie bardzo mocny. Dla mnie to jest mecz kolejki, słuchaj, tej 22 tak, kolejki. Absolutnie tak. Czyli to jest niedziela, godzina 18, bo powiem tak, Arka. Oni czasami tym nożem z zębach wychodzą na rywala. Bulldogi. Trener Ojrzyński ich tam nastawia, ale to on ich nastawia nie tylko na serducho. Też mądrze taktycznie są poukładani, nie? Absolutnie tak. Dla mnie ta drużyna to jest takie świadectwo, że w Polsce z małymi pieniędzmi stosunkowo, ale mądrym trenerem i fajnie poukładaną drużyną, która wie co ma grać, wie jak funkcjonuje. Może nie dostanę wielkich pieniędzy, ale na czas mam swoje miejsce. To, co jest bardzo ważne, to nie jest drużyna 11 piłkarzy. Trener Ojrzyński zbudował drużynę, która ma przynajmniej 17-18 piłkarzy, którzy wiedzą, że swoją szansę dostaną, że jak ten wyleci, to ja w jego miejsce wskoczę. Tam grali przecież też mecze pucharowe. Tam były zmiany, tam była rotacja, a mimo to ta drużyna cały czas funkcjonuje w jasnym systemie. To mi się bardzo podoba, bo to nie jest zwykłe tylko liczenie na
słabość przeciwnika. A powiedz mi, mówiły tak, Legia 38, Lech 36, Górnik 36 i jest jeszcze jeden klub, taki schowany tą trójką, ale tyle samo punktów co Lech i Górnik, Jagiellonia. I też, wiesz co, musi mieć warsztat trener Ireneusz Mamrot. Przyjść po probierzu, po takim sezonie, w którym ta Jaga, wiesz, po prostu walczyła do ostatniej chwili o Mistrzostwo Polski, wkroczyć do szatni i poradzić sobie z tą szatnią i gdzieś, no... No jest fajna sytuacja tej Jagiellonii. Oni też oczywiście stracili skrzydłowego, stracili Czernycha, on podszedł do Dynama Moskwa. Jemu się za pół roku kończył kontrakt i ostatecznie no, chciał chłopak odejść i tak 300 tysięcy chyba euro zarobili na nim plus jakieś bonusy. Czernych bramki asysty gwarantował, to trzeba przyznać. Jagiellonia była mniej obliczalna dzięki Czernychowi. Sheringham nie strzelał bramek, stąd Jagiellonia sprowadziła piłkarza ciekawego Bezjaka. Pytanie jest, czy chłopak, który w Niemczech, w Darmstadt no, grał incydentalnie jesienią, kosztował kiedyś 2 miliony euro, czy on od razu się pasuje, czy od razu będzie strzelał bramki? Przegląd sportowy przewiduje, że Bezjak zagra w pierwszym składzie Jagiellonii z Piastem, że Frankowski i Lazarewicz na skrzydłach. Frankowski notabene to jest taka, wiesz co, on ma małą szansę na mundial, ale wobec problemów Makuszewski się leczy, Kuba Błaszczykowski się leczy, to u nas tych skrzydłowych, no jest grosik, tak, no ale jeden grosik, a... No to też nie jest człowiek o żelaznym zdrowiu. No, czyli Frankowski jakby zagrał fajną wiosnę, no to on może, już go powołał trener Nawal, już gdzieś miał go w głowie. To jest reprezentant młodzieżówki, prawda, który grał w drużynie Marcina Dorny. Już był na tych listopadowych meczach, nie dostał minuty, ale... się brało też testowanie górnikowych. Oczywiście. Jest, oczywiście, masz rację, jest Kurzawa i Kądzior, którzy też no, gdzieś mogą mieć w głowie tę szansę na mundial. Ale dlaczego nie mają mieć, też ja się pytam. Wiesz, my nie chcemy na siłę kogoś kreować do kadry, ale no, sytuacja jest też taka, jaka jest. Tak, no na pewno Jagiellonia... Ja myślę, że jest mimo wszystko tak odbierana troszeczkę sceptycznie. To też wyszło w twojej sądzie. Tylko 6% stawia, że ewentualnie Jagiellonia może zdobyć mistrzostwo. Ja nie ukrywam, że też mimo wszystko przy tej konkurencji, przy tym ścisku, który jest w tabeli i przy tej konkurencji, czyli Górnik, Lech i Legia, mimo wszystko widzę tą drużynę lekko z tyłu. Gdzieś na tym właśnie czwartym miejscu, tak jak pokazuje tabela. Ale rzeczywiście te perturbacje letnie już ma za sobą ta drużyna i teraz być może pokaże prawdziwą siłę, którą też imponowała wcześniej. Oni tutaj mają, Maciej Wąsowski pokazuje takie dwie jedenastki Jagiellonii. Jagiellonia ma podwójną obsadę na pozycjach. To jest też niesamowicie ważne w walce o Mistrzostwo Polski. Zostało 9 kolejek sezonu zasadniczego i 7. Czyli łącznie będzie 16 meczów w bardzo takim intensywnym trybie do zagrania. I to przemawia za Legią, że siła kadry, ta szerokość kadry, możliwości trenera Jozaka, ale Mamrot też ma jakby alternatywy na różnych pozycjach. Tak, tak. Ja nie przekreślam Jagiellonii, natomiast pytanie, czy jakość tej kadry no będzie nie, no to... też przemawiała na kadrę. Ale zgodzisz się, że prezes Kulesza mądrze buduje tą Jagiellonię. No nie przepłaca tego, nie rozbudowuje, nie rozdmuchuje. Mało który piłkarz się zupełnie nie sprawdza, jest w tym jakaś idea. A nie boi się też w pewnym momencie powiedzieć pas, chcesz odejść, proszę. Oczywiście. Pytanie o Wisłę jeszcze. No tutaj ty upatrujesz jakby w Wiśle tego czarnego konia, który gdzieś żeśmy na początku poruszali to drużynę. Słuchaj, trener przemawia. Jest to trener mądry, który miał sukcesy. Taktycznie chyba potrafił... Chyba troszkę odważniejszy niż od poprzednika. Kiko Ramirez był taki, wiesz... No. Tak, z rezerwą. Słyszałem tak, że Wisła będzie grała wysoki pressing, że jednak ma te charaktery, o których mówiliśmy, ma jakość, bo ma Carlitosa, ale ma paru innych piłkarzy. A może ta Wisła odpali kilka meczów z rzędu, teraz jedzie do Gdańska, to też... No Lechy to nie wierzę ja. To jest klub przeciwny, trener przygotowania fizycznego. Oczywiście on ma wykształcenie, ma licencję UEFA, wszystko rozumiemy, ale... Słuchaj, ja co do Wisły chciałbym zobaczyć tą drużynę w pierwszych 4-5 kolejkach, która potrafi... Zawsze poczekajmy 3 mecze, zobaczmy początek sezonu. Wiesz co, bo ja w polskich klubach często widzę wielką euforię po transferach. Tak. A, zrobili super transfery, to będzie mega drużyna, dobrze gra
wygrała w sparingu. To mnie w ogóle nie obchodzi. Tak naprawdę liga później na starcie pokazuje prawdę o naszym futbolu i prawdę o pracy też trenerów. To, że ktoś wygrał, przegrał trzy sparingi, to mnie w ogóle nie rusza. I to samo z transferami, bo do nas trafiają często piłkarze, którzy mają fajne papiery, fajnie wyglądają na Transfermarkcie, ale później nasza ekstraklasa dopiero pokazuje, co są warci. No oczywiście, oczywiście. To jest pytanie o strukturę, o strategię, o scouting, o akademię, ale to pytanie, proszę Państwa, zadajemy cały czas. Liga nas bawi, bo liga są emocje, natomiast nie ma poziomu tak naprawdę i to jest wielki problem. I to jest coś, co rozbraja całą naszą dyskusję, bo możemy sobie długo mówić, że fajnie wygląda ta jedenastka, ta czy tamta, natomiast jeżeli nie ma gry, nie ma poziomu, a u nas to się zmienia i klub, który zdobywa trzecie, czwarte miejsce w następnym sezonie jest na 12. Słuchaj, jeszcze jakiś klub chcemy poruszyć? No Piast Gliwice też zaciąg wielki zrobił, trener Fornalik broni się przed spadkiem z Legii, wziął dwóch piłkarzy, ale tam w ogóle ten zaciąg chyba 6 czy 7, dyrektor Bednarz tam szalał, żeby wzmocnić tę kadrę. No sam jestem ciekaw, jest tam Wasiliew, który jest, kilka... jest parę nazwisk naprawdę ciekawych. Papadopoulos, Wasiliew, Jodłowiec, Czerwiński, są nazwiska. Napastników mają 5, a trener Fornalik chce grać tylko jednym w tej taktyce. Tam sam jestem ciekaw, bardzo chciał Szczepaniaka, ale przecież jest tam angielski, jest Papadopoulos, także no słuchaj, no tak. Bo jeszcze, a może Cracovia zacznie fajnie grać, a może, no, ja już nie mówię, że walczyć tam gdzieś o czołowe lokaty, no ale też no, Probierza utrzymał Filip, jak to się nie zdarza, bo tam nerwowy jest. Troszkę by go kosztowało zwolnienie Probierza. Że profesora stać na zwolnienia, natomiast gdzieś wytrzymał tą presję związaną z trenerem Probierze. Tak, no ja jestem bardzo ciekawy tych pierwszych też zimowych kolejek, bo one mogą być może zagrać w głowach rzeczywiście Cracovia-Śląsk. Tak. Dzisiaj Cracovia-Śląsk, nomen nomen i trener Śląska przecież ledwo uchował się na swojej posadzie, bo przecież już mówiono we Wrocławiu, że jest zwolniony i gdzieś w ostatniej chwili, być może ostatni mecz tak naprawdę zeszłego roku pozwolił trenerowi Urbanowi przepracować zimę i dzisiaj jeszcze prowadzić. Słuchaj, no to co? Kto mistrzem? Słuchaj, jakbym miał dzisiaj stawiać, to wybierałbym między Lechem a Legią. Gdybym dzisiaj miał stawiać. Między Lechem a Legią. Między Lechem a Legią. Mimo wszystko postawiłbym po prostu na jakość kadry, na głębokość kadry, na rywalizację wewnętrzną, na odporność, na presję, która spoczywa zawsze na tych drużynach, które są w czołówce. Natomiast jeżeli Górnik przetrwa to wszystko, co się będzie działo w pierwszych kolejkach, to myślę, że to jest taka drużyna, która potrafi namieszać. Gdzieś odstawiasz Jagę, mimo wszystko nie sądzisz, żeby Wisła o Kraków mogła gonić. Wisła ma dużą stratę i kilka drużyn, które są pomiędzy nią. Nie wierzę, żeby aż taki dołek dopadł Legię, Lecha i Górnika, żeby Wisła była w stanie to zrobić. Powiem tak, ja to bym puentował, że liga będzie ciekawa nadzwyczajnie, bo te ambicje Lecha, siła kadry Lecha jest niesamowita, jeśli chodzi o Jagę, to też spodziewam się, Jaga może być takim języczkiem uwagi, bo będzie odbierała punkty. Na pewno. Słuchaj, ja myślę, dużo, że Wisła ja bym właśnie tak, będzie odbierała punkty. Pierwsza, Arka będzie odbierała punkty. Pierwsza kolejka może bardzo wiele pokazać, bo zwycięstwo Legii przy potknięciach tej trójki... Ja cały czas zastrzegam, że dzisiaj Legia nie musi wygrać tego spotkania. Aha, a ja dziś czuję, że tam Legia pojedzie jako swoje. Ja myślę, że to może być... Pierwsza już wpadka i już na koniec jeszcze to zestawienie obcokrajowców, ono jest przykre. Przykre jest, bo jeszcze 10 klubów zatrudnia 10 albo więcej obcokrajowców, a Nieciecza 17, Cracovia 16, Wisła Kraków 16, Lechia 14, Korona 13, Lech 13, teraz chyba 14 zatrudnili. Dziś to mnie wszystko przeraża. To ja wiem, że jest to wolność, jest to kapitalizm. Wolny rynek tak naprawdę, rynek. Nie zmusisz prezesów, żeby zatrudniali Polaków. Ja wiem, tylko chodzi o myślenie, o strategię, prawda? Bayern też mógłby mieć 11 obcokrajowców i prawdopodobnie jednych z najlepszych obcokrajowców na boisku, a jednak zasada jest taka, połowa Niemców, połowa obcokrajowców. Dziś pieniądze nie przesłaniają strategii, tak? Bo to też tworzy... A u nas ani pieniędzy, ani strategii. Bo to też tworzy klimat klubu, jednak łatwiej kibicom identyfikować się z najlepszymi Niemcami wtedy, a i lepsza atmosfera w szatni, bo ktoś tą atmosferę musi robić. Nie będzie to piłkarz, który przychodzi na 2-3 sezony
i z powrotem zmienia klub, tylko ten jednak, który jest zakorzeniony w Bundeslidze, w takim przypadku, jeżeli mówimy o Bayernie, w tej atmosferze, w tej kulturze, w tej historii, w tej tradycji. I tak samo myślę, że powinni rozumować mimo wszystko jednak polscy prezesi. Słuchaj, cztery kolejki i w piątej kolejce po wznowieniu rozgrywek Legia Lech, 4 marca, 18. Taki przedsmak walki o tytuł? No, ja cały czas uważam, że przedsmak to dzisiaj będziemy mieli już w tej kolejce, czyli mecze Zagłębie Legia, Arka Lech i być może Wisła Górna. To już myślę, kolejka Legia Śląsk, no to jedynkę w ciemno bym stawiał. No, Lech Pogoń, no nie wiem, bo tam ciekawy trener ten Chorwat. I już Pogoń w końcówce rundy pokazywała fajny futbol, więc nie jestem taki pewien. Później Legia jedzie do Krakowi, a Lech jedzie do Korony. Czyli no to jest bardzo ciężki też wyjazd. Nie no, patrzymy w ten terminarz. Proszę Państwa, abstrahując od poziomu polskiej ekstraklasy, będziemy nią się fascynować. Prawda futbolu, dziękuję. Nie wiem, czy coś wyjaśniliśmy tak do końca, jeśli chodzi o to zimowe okienko transferowe. Troszeczkę żeśmy przeanalizowali, troszeczkę żeśmy Państwu pokazali i co, do 18 żyjemy ekstraklasą. Dzięki wielkie.